My oczywiście po tych wygranych wyborach na jesieni tego roku jakby wrócimy do dobrych obyczajów samorządowych, jakby, ponieważ uważamy, że one służą dobremu rządzeniu, ale ważne jest też, aby te dobre obyczaje i dobre praktyki samorządowe zniszczone właściwie rządami Platformy Obywatelskiej i w Grudziądzu widoczne jest to na każdym kroku, żeby one zyskały gwarancje większe niż tylko dobra wola większości w Radzie czy dobra wola prezydenta. One muszą być uwarunkowane i zagwarantowane ustawowo, żeby nie mogło dochodzić do takich gorszących praktyk, z jakimi mamy do czynienia podczas tej kadencji, chociażby w naszym mieście, kiedy całkowicie lekceważone są organy uchwałodawcze, kiedy lekceważona jest Rada Miejska, kiedy lekceważona jest opozycja, kiedy lekceważeni są radni opozycji i kiedy lekceważeni są mieszkańcy. I tutaj w tej deklaracji jest również jakby potwierdzenie, że takie gwarancje dla tych zmian również się znajdą.